zdrowym ciele, zdrowy duch. Ta idea przyświecała imprezie Fit Concert zorganizowanej na cieszyńskim kampusie. Zdrowe jedzenie, muzykę i przede wszystkim trening. Trening sportowy i czas dla siebie. I to jest coś, czego jeszcze w Cieszynie nie było. Razem z Agatą Hołdyk, z moją nauczycielką pianina, stwierdziliśmy, że trzeba trochę rozruszać Cieszyn, coś zrobić ciekawego. No i tak od słowa do słowa po prostu wpadł pomysł. Najpierw Fit Piknik, teraz ostateczna nazwa Fit Concert. Odreagowanie codziennego stresu jest bardzo ważne, zwłaszcza w trakcie sesji. Taka aktywność jest mi potrzebna, takie kontakty poza, że tak powiem, służbowe, tylko bardzo łączą ludzi i wspierają. Musi być też trochę coś dla zdrowia, dla ducha. Zresztą ja myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby odreagować, odstresować się. Organizatorzy Fit Koncertu przygotowali wiele atrakcji, takich jak stoiska ze zdrową żywnością, a także koncerty i wystawy. Chór Harmonia, Orkiestra Dęta Karola Pyki, soliści, studenci i wykładowcy Instytutu Muzyki. Oprócz tego wystawa w plenerze, grafika, malarstwo i rzeźba. Koncert to nie tylko zachęcenie do zdrowego trybu życia, ale także pokazanie, że Instytut Muzyki i Instytut Sztuki w Cieszynie świetnie ze sobą współpracują. Instytut Sztuki i Instytut Muzyki. Wszyscy się połączyliśmy, jesteśmy wspaniałym wydziałem artystycznym i zapraszamy do Cieszyna. Przyjeżdżajcie, patrzcie i bądźcie z nami.